Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta, czas na 71. odcinek Zarychty na Solo. Przedostatnia drużyna w ramach zapowiedzi przedsezonowych, czyli New Orleans Pelicans. Chyba największe zaskoczenie poprzednich playoffów, drużyna, która nie była typowana do najpierw do wejścia do playoffów, później do pokonania Portland Trail Blazers, a ostatecznie udało się jedno i drugie. I wydaje mi się, że ogromna w tym zasługa przede wszystkim trenera, czyli Alvina Gentry'ego. Trenera, który był przez dobrych kilka poprzednich sezonów, od początku pracy w Pelicans, krytykowany. Moim zdaniem zupełnie niesłusznie. Zresztą był krytykowany przez wielu ludzi, których znacie chociażby z Twittera. Nie będę teraz wymieniał z imienia i nazwiska, ale najbardziej mnie wkurzało to, że przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień oglądają praktycznie wszystkie mecze konkretnej drużyny, tak jadą po trenerze, wiedząc, że nie dostaje dobrego materiału do pracy, wiedząc, że dostaje zawodników, którzy są podatni na kontuzje i odpuszczając mecze osłabiają po prostu drużynę i potencjał. Natomiast Gentry z roku na rok poprawiał bilanse drużyny. Wreszcie dotarł do momentu, w którym był w stanie wykorzystać maksimum potencjału, jaki był. Dostał też drużynę zdrową, no prawie zdrową, bo stracił w trakcie sezonu DeMarcusa Cousinsa. Natomiast nie przeszkodziło mu to w osiągnięciu wyniku, o którym w Pelicans co najwyżej śniono i to też tak bardzo nieśmiało. Gentry uchodził od dawna za świetnego asystenta. On pracował obok Douga Collinsa, pracował obok Steve'a Kerra w Golden State Warriors, w wielu innych miejscach, obok Mike'a D'Antoniego w Phoenix Suns. Parokrotnie dostawał później rolę trenera, jak chociażby właśnie w Phoenix czy wcześniej w Detroit. Natomiast nigdzie ostatecznie się nie sprawdził. Chociaż pamiętajmy, że z Phoenix Suns był dosyć blisko finałów NBA, bo doszedł z nimi do finałów konferencji zachodu, gdzie przegrali dopiero 4-2 z Los Angeles Lakers. No i tenże Gentry ma za sobą wiele lat krytyki, ale myślę, że wreszcie zostanie doceniony w pełni za to, co zrobił w poprzednich rozgrywkach i mam nadzieję zrobi też w obecnych, bo bardzo mocno życzę jemu i Pelicans, żeby weszli do playoffów. Jeśli chodzi o ocenę, to oceniam Gentry'ego bardzo wysoko, na silną czwórkę z plusem. Jeśli chodzi o dalsze aspekty gry New Orleans Pelicans, no to wchodzimy oczywiście w obwodowych. I to będziemy mieli aż trzech graczy, którzy będą występowali w pierwszej piątce, bo Pelicans, starając się grać bardzo szybko, stawiają właśnie też na dużą liczbę graczy niskich. Więc w piątce występują Jrue Holiday, Elfrid Payton i Etuan Moore. I Elfrid Payton jest tym graczem, o którego się najbardziej martwię. Bo jak dotąd w swojej przygodzie z NBA, zarówno w Orlando Magic, jak i w Phoenix Suns, nie potrafił robić tego, co wydaje mi się, że powinien. Mianowicie nie potrafił na tyle dobrze prowadzić drużyny z pozycji numer 1, żeby zapewnić zwycięstwo. Nie potrafił dobrze znajdować kolegów drużyny na dobrych pozycjach. A tutaj akurat w Nowym Orleanie ma do kogo dogrywać, więc teoretycznie szanse na to, że będzie mu lepiej szło, są. Ten pierwszy mecz z Houston Rockets to pokazał. To on zaliczył pierwsze w sezonie triple-double, 10 punktów, 10 zbiórek, 10 asyst. Natomiast, tak jak mówię, Paytona nie jestem pewny. Holiday'a jestem w 100% pewny, bo ten poprzedni sezon, kiedy on grał jako dwójka, czasami nawet jako trójka, pokazał, jak dobrym jest graczem. Podobnie Etuan Moore, który znalazł dla siebie swoje miejsce. Znowu grał tak jak w tym jednym bardzo udanym sezonie w Chicago Bulls. Bardzo dobrze bronił, rzucał świetnie za trzy, trafiąc 42,5% swoich prób. No i był po prostu przydatny w każdym elemencie gry. Jeśli chodzi o zmienników, to mają dwóch. Frank Jackson, zawodnik wybrany rok temu już w drafcie, ale ze względu na kontuzję stracił rozgrywki 17-18. Teraz jest jednak zdrowy i powinien swoimi trójkami przede wszystkim pomagać z ławki rezerwowych. A także Ian Clark, drugi strzelec, który po tym jak naprawdę dobrze rzucał w barwach Golden State Warriors, ten pierwszy rok w Pelicans mu trochę nie wyszedł, bo trafił tylko 31% rzutów zza łuku. No i cały ten zestaw graczy łącznie zasługuje, jak dla mnie przynajmniej, na notę 4. Dalej mamy skrzydłowych, wśród których prym będzie wiódł Nikola Mirotić. Mirotić, który przyszedł w połowie poprzedniego sezonu po wymianie z Chicago Bulls, stał się w pewnym momencie nawet talizmanem dla drużyny z Nowego Orleanu, bo mówiło się, że tak długo jak Mirotić będzie ogolony, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, w sensie będzie miał brodę zgoloną, to oni będą wygrywać. I tak też się działo.
Mirotić zaliczył bardzo dobrą końcówkę sezonu, bardzo dobre playoffy, szczególnie przeciwko Blazers. I to on był jednym z tych, którzy się walnie przyczynili do tego sukcesu, jaki drużyna z Luizjany odniosła w poprzednim sezonie. Jego zmiennikiem, chociaż to też ciężko powiedzieć zmiennikiem, bo Julius Randle, o którym teraz będzie mowa, to zawodnik, który będzie grał na pozycjach praktycznie od 1 do 5. Został wypchnięty nieco z Los Angeles Lakers, żeby zrobić miejsce dla LeBrona Jamesa i całej bandy Drombo. Natomiast Randle z roku na rok się coraz bardziej rozwijał. On mi w grze przypomina Lamara Odoma i pewnie nie raz i nie dwa czytaliście i słyszeliście te porównania, ale tak rzeczywiście jest. Randle będzie być może jednym z faworytów do zdobycia nagrody dla najlepszego rezerwowego, jeśli utrzyma się w tej pozycji. Jeżeli kontuzje na przykład nie zmuszą trenera do wystawienia go w pierwszej piątce, to Randle może powalczyć o miano najlepszego rezerwowego ligi. Natomiast gorzej jest już troszkę dalej, bo tam mamy trzech graczy, którzy za specjalnie nie mają czym się pochwalić. Pierwszy to Solomon Hill, zawodnik, który miał być fantastycznym obrońcą. Tak go wybierali Indiana Pacers i taką miał tam rolę pełnić. Natomiast Pacers się nie przebił, potem podpisał kontrakt z Pelicans. Pelicans też na razie nie pokazuje się z dobrej strony. Mimo wszystko wydaje się, że to on będzie tym graczem numer 3 na skrzydle. Obok niego Darius Miller, czyli bardzo ciekawy wynalazek poprzedniego sezonu. Zawodnik, który trafił ponad 41% trójek, który potrafi wejść z ławki i zarazić właśnie drużynę dobrą serią strzelecką. A także Cheick Diallo, który gdzieś będzie lawirował pomiędzy pozycjami 4 i 5. Może trochę zagrać obok Antonego Davisa, a może po prostu być centrem też w drużynie. Natomiast Diallo wydawało się, że szybciej się rozwinie, że bardziej się rozwinie, a tu niestety nic z tego nie wyszło. I on ma już kolejny sezon za sobą, bez postępów i raczej nie zapowiada się na to, żeby to miało nastąpić w tym sezonie. Cała ocena skrzydłowych 3 z plusem. I na koniec podkoszowi, gdzie mamy zawodnika, który głośno zapowiada walkę o tytuł MVP, czyli Anthony Davis. Mówił nawet, że jak będzie trzeba, to jest w stanie grać jak Westbrook, byle tylko drużynę prowadzić do zwycięstwa. No i trochę to pierwsze spotkanie z Houston Rockets tak wyglądało, bo on rzucił chyba 36 punktów. Miał najwięcej w karierze 8 asyst, kilkanaście zbiórek, 3 bloki, 3 przechwyty. Był wszędzie, robił wszystko. I wydaje się, że wreszcie Davis jest na tej właściwej drodze do walki o tytuł MVP. I jeżeli Pelicans się zakręcą, myślę, w okolicach 50 kilku zwycięstw, to może być rzeczywistym faworytem do tej nagrody. Jeśli chodzi o jego zmiennika, znaczy jeszcze zanim może do zmiennika. Wydaje się, że początek poprzedniego sezonu, kiedy Davis dzielił rolę lidera z DeMarcusem Cousinsem, pozwolił mu pewnych rzeczy się nauczyć, a jak już później zabrakło Cousinsa, Davis zaczął grać koszykówkę wręcz niebotyczną. No, czegoś takiego w NBA dawno osobiście nie widziałem. Taki sposób dominacji z pozycji numer 5, naprawdę, to kupa czasu, nie wiem czy od czasu Shaquille'a O'Neala ktoś tak by potrafił dominować z pozycji numer 5. Niezależnie od tego, że to zupełnie inne sposoby na dominację, bo wiadomo, Shaq blisko obręczy, fizyka i tak dalej, natomiast Davis dalej od obręczy, dużo finezji, dużo gry ciałem, ale też dużo gry na koźle. Więc to zupełnie inny sposób dominacji, ale równie skuteczny. I zmiennikiem Davisa będzie Jahlil Okafor, który złapał kontuzję w trakcie preseason, natomiast już ją wyleczył, już wystąpił przez 2 minuty w tym spotkaniu z Houston Rockets. No i to jest szansa dla Okafora, żeby się odbudować i może się uda, żeby na dłuższą metę zostać w Nowym Orleanie. Jeśli chodzi o cenę podkoszowych, to jest to bardzo silna piątka z szansami na coś więcej, jeżeli Okafor zacznie rzeczywiście przynosić dobre efekty z ławki rezerwowych. Jeśli zaś chodzi o bilans ataku i obrony, no to było nieźle. 9 atak w poprzednim sezonie, 14 obrona, natomiast nikt nie grał tak szybko jak New Orleans Pelicans. I pamiętam, że w trakcie serii z Golden State Warriors Klay Thompson, jeżeli dobrze pamiętam, że to on, narzekał, że tak szybko jak grają Pelicans, to ciężko, naprawdę ciężko, więc jeżeli byli w stanie zmusić Golden State Warriors do takiego wysiłku, że oni mówili, że jest im ciężko grać, to rzeczywiście coś w tym jest. Okej, dzięki za wysłuchanie. To był 71. odcinek Zarychty na Solo. Zapraszam za jakiś czas na ostatni, 72. Ostatni w ramach zapowiedzi sezonu 18-19. Do usłyszenia.